Cześć, tu Dalmar, kanał 3 Akapity. Jestem dziś lekko przeziębiony, ale myślę, że będzie mnie tak słychać w miarę wyraźnie. Okej. Witamy w świecie Skyrim ponownie. Przypomnę, że gramy pewnym magiem o siwych włosach. Uciekliśmy jak na razie spod topora. Ja w międzyczasie jeszcze... Ten list powinien przekonać Kamillę, żeby więcej z Faendalem nie rozmawiała. A tak, to jest przemiły człowiek, zaraz wyjaśnię, o co chodzi też. Przepraszam. A więc tak, uciekliśmy spod topora. No i pokręciłem się troszeczkę po wiosce, do której następnie trafiliśmy. Między innymi nakradłem sporo butelek wina od przyjaciół, których tutaj spotkaliśmy. Znaczy, nakradłem. Pozwolili wziąć, tak? Nie było opcji, że kradnę, więc chyba nie miło im przykro. Oprócz tego zdążyłem już wykonać jakieś tam miksturki na machinie alchemicznej, inne jakieś tam śmieci, pogadać ze wszystkimi w wiosce. No i teraz mam dwa zadania. Pierwsze było od tego typa, który właśnie przechodził, który przystawia się razem z jeszcze jednym konkurentem, tak powiem, z tej wioski do jakiejś przemiłej blondynki przeuroczej. No i postanowił sobie ułatwić zadanie, prosząc, żebym wręczył jej list, mówiąc, że dał go właśnie jego konkurent, którym chłopak nie przybiera w słowach. No i mamy teraz dwie możliwości. Albo przekazać dziewczynie list i w tym momencie, że tak powiem, pomożemy jej podjąć jedyną słuszną decyzję, albo przekazać go konkurentowi. No i w tym momencie wyjdzie na jaw, kto tak naprawdę kocha tą dziewczynę, a kto jest wrednym kłamcą. To jest jedna z misji, którą za chwileczkę wykonam, a druga zacznie się właśnie w tym domku i pokazuje tak naprawdę całą potęgę świata Skyrim. No i to koniec mojego ględzenia, czas zabrać się do roboty, pokażę wam tak naprawdę o co w tym chodzi. Jeszcze taka ciekawostka. Ktoś musi coś zrobić. Powiedziałem nie! Żadnych przygód, teatralnych gestów i ganiania za złodziejami. No to co proponujesz, ha? Posłuchajmy! Koniec tematu! O, nowy klient. Przepraszam za to. Nie ma to jak małżeńska sprzeczka. Czy to brat i siostra chyba bodajże, bo to jest właśnie ta piękność, do której... Może przemówić do rozsądku mojemu durnemu A bratu. A jednak bratu, tak jak powiedziałem. A to właśnie jest ta pani, do której względy zabiegają tutaj miejscowi. Taka ciekawostka jeszcze, mianowicie pod F9 jest rozpoczynanie zrzutu ze Sfrapsa i oraz oczywiście szybkie wczytywanie w gry w Skyrimie, co mnie ostatnio dosyć mocno bolało. Miła propozycja. No okej, najpierw porozmawiamy z tą panią. Tak samo jak ja. O właśnie, Sven chciał, żebyś pomyślała, że list podchodzi od tego. Co jest w tym liście? Ojej, chciał, żebym pomyślała, iż napisał to Faendal. Dziękuję za słowa prawdy. Porozmawiaj też z Faendalem. Na pewno będzie ci wdzięczny, jeśli weźmiesz go w obronę. Lepiej już pójdę. Okej, no teraz pytanie brzmi, gdzie jest Faendal, tylko mi się nie udało znaleźć. Nie wiem, co ci mówili, ale kupiec Rzecznej Puszczy jest wciąż otwarty. Śmiało! No to kupiec Rzecznej Puszczy ma trochę tego, trochę tamtego. Dawaj, muszę sprzedać to wino, które, że tak powiem, sztylet, buławę na pewno. Czy ja będę walczył buławą czy sztyletem? Zostawię sobie buławę w razie czego. Rozejrzyj się. Jeszcze raz. Strój. Cesarska zbroja. Sprzedane. Hełm cesarskiego oficjalnie sprzedane. Noce sprzedane. Tarczy też raczej nie będziemy nosić. Mikstury. Trucizna. Sprzedamy, to nie będzie nam potrzebne. Reszta jak najbardziej się przyda. A to jest właśnie staw od tej miłej pani, która nas chciała przenocować. I zapasy wina i miodu. Składniki, ponieważ będziemy alchemikiem, to nie. Książki jeszcze nie.
Skóry są dosyć ciężkie. Ja na razie nie będę chyba bawił się w kowala. Też ciekawe, czy te zbroje, które można było wykonać dla zbrojnego też, znaczy mag też mógłby nosić, ale czy to się ma sens? Chyba pokaż, mam co. Gdzieś tu kilka starych ksiąg. Jeśli chcesz więcej, musisz iść do Akademii w Zimowej Twierdzy. I tak też zrobię. Pokaż księgi. Dębowe ciało. Zwiększa wartość zbroi rzucającego. Co jeszcze masz? Furię. Wskazuje drogę do aktualnego celu. To może mi się przydać. Nigdy tego nie używałem. O, zombiaki mogą się przydać. No i na tym się kończy rumakowanie, ale tu jeszcze wrócę. No i teraz zaczyna się właśnie ta misja, której chciałem, która pokazuje całą potęgę świata Skyrim i którą wam chciałem zaprezentować. Tak, zdarzyło się małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę w kształcie smoczego szponu. Możesz? Za ostatnią dostawę dostanę trochę złota, więc jeśli zdołasz odzyskać szpon, pieniądze będą twoje. Jeśli szukasz tych złodziei, sugeruję udać się do Czarnych Głazów na północny wschód od miasta. Tak. Teraz już nie musisz iść, prawda? Tak. Myślę, że twój nowy pomagier potrzebuje przewodniczki. Co? Nie ja. A niech ci będzie na 8 bóstw. Ale tylko na skraj miasta. Koleżanka nas wyprowadzi, że tak powiem, pokazując nam kierunek. Z tego uprzednio skorzystamy. No i wiadomo, prosta historia. Jeśli chcemy dotrzeć do Czarnych Głazów, tak się... musimy przejść przez miasto, a potem przez most. Prowadź piękności. To ta góra ponad dachami budowli. Jeśli kojarzycie to w poprzedniej części filmu, jeśli ci złodzieje się tam kryją, to muszą być szaleni. W części. Te stare grobowce są pełne pułapek, troli i kto wie czego jeszcze. To było taki piękny widoczek był za miastem, do któregoś teraz właśnie udajemy. To jest właśnie jedna z tych fajniejszych rzeczy, mianowicie złoty szpon. Wyłączymy tu sobie te wszystkie questy poboczne. Niech nam pokazuje drogę do szponu. Znów coś powiedziałem chyba i nie pamiętam co. Tak, to jest, kurczę, podzielność uwagi to jednak cecha płci odmiennej od mojej. Zdaje się, że Zdaje się, że mówiłem coś o pięknym widoczku. Aha, jeden z tych Skyrim, czyli mianowicie, jeżeli coś widać w oddali, jak na przykład te góry i one są teraz skryte za mgłą, to i tak możemy tam dojść. No, pogoda musiałaby być ładniejsza, żebym powiedział dokładnie o co chodzi. Zdaje się, że w czasie jakoś tu się biegało, nie? Przy okazji, zobaczcie jak to śmiesznie wygląda. Mamy wielkiego, potężnego maga, jakim niewątpliwie będę. Pokaż pazurki. No i z jakimś kołczanem. No ale cóż, życie. Początki bywają trudne. Coś tu było? Grzybki. Musimy tam. Piękne, krytyczne trafienia. Ła! Fantastycznie. I dawaj skórkę. Ja sobie może zapiszę stan gry, bo ja tym magiem to jeszcze nie ogarniam za dobrze. Chociaż animacja całkiem przyjemna była.
i sugerująco coś innego niż przed chwilą powiedziałem. Ale jednak... jednak trzeba mi trochę pokory do samego siebie. Skazane. Chociaż tak mi się wydaje, przynajmniej w początkowej tej fazie, że magiem gra się prościej pewnie. Prościej nie będzie w momencie, kiedy się mana skończy. Ta. No właśnie, i o tym mówię. To, co widać w oddali, to są wszystko miejsca, do których najzwyczajniej w świecie można dojść. Czyli można się spiąć na pewno na szczyt tej góry. O. Zresztą na niejedną wejdziemy, jak się okaże. No dobra. Tymczasem, z tego co pamiętam, tu mieszkają tacy mini goście, którzy na szczycie tej... Na szczycie tej wieży mają nic, tylko ten, jak to się nazywa, taką przyjemną skrzynkę jakąś, w której jakiś będzie pewnie skarb. Gdzie ty, łuczniku, domaga ze strzały? O, aż jestem potężny. Dobra, skończyła się mana. Weźmiemy sobie sztylety, są na szczęście lekkie. Strzałki weźmiemy, łuk myśliwski. Ciekawe, czy jest lepszy niż od tego, co mam. Gdzie tu są? Nie, statystyki. Strzałkami się przechodziło? Nie. Klikało się. A, tabulator. A, tabulator, przedmioty. Broń. Długi łuk, obrażenia 6. Czyli do ulubionych. Ty odpadasz. No i właśnie na tym polega problem z magami. Zdaje się, że spadłem z mostu, kolega. Efektownie. Może tym razem niezbyt efektywnie. Okej, okay. Interesująca jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie jak się włączało ulubione, gdzie to jest system sterowania. Więc schowaj broń, menu postaci, przyłączanie widoku, sprint z altem jest, kurde. Skradanie, kontrol. Shiftem jest bieganie, ciągły bieg, caps lock, ulubione Q. Sarskie buty, aha, no tak. W ogóle to się miałem nowych czarów nauczyć, ale ze mnie, kurde, jakiś niewyspany jestem. Za to się ładnie zregenerowała mana w ragbie, jakbyśmy spotkali kolejnego jakiegoś nieszczęśnika. Chociaż chyba to już wszyscy. Tak, trzech. To było wyzwanie, nie da się ukryć. O, no właśnie, ci panowie tutaj sobie siedzieli, pilnowali tego. Za co im pięknie dziękujemy. Pozdrawiamy. Idziemy dalej. Tak, no, grałem to za pierwszym razem, to w ogóle myślałem, że to w tej skrzynce będzie właśnie ten złoty szpon, którego ukradli bandyci, a tu lipa. Spodziewałem się jakiegoś prostego questu pobocznego i poza pięknymi widoczkami niczego więcej. A tymczasem tak naprawdę spotkała mnie i co zresztą zaraz zobaczycie, bo to... w tym questie jakaś wielka, mega niespodzianka, jeśli chodzi o te, o moje oczekiwania. Okej. Okay. O, no i nie wiem, czy kojarzycie. To jest właśnie to miejsce, które było widać, ten piękny widok, którego było widać z daleka. Aha, zapiszemy sobie, co by nie skrewić w razie jakiejś niespodzianki.
Ale to ślicznie wygląda. O, jest kolejny czosnek do... Gdzie ty biegniesz? Jesteś martwy, pa. Przeszukaj. Wytryk złoto, reszta mnie nie interesuje. Następny, złucznik. Gdzie? Strafe między strzałami? Aha! Podpaliłem się. Zbierasz się. Sztylety zabieram. Może buciki byśmy wymienili. Ale mam chyba coś fajniejszego. Dobra. Teraz tak. Tu polega mój problem. Spróbujemy go jeszcze usmażyć. Ten ma się dosyć szybko robi. No jasne, to czemu ty się chyba nabija? No okej. Okay. Ku. Dlaczego tej... No dobra. Teraz ja mam łuk. O! Ale strzał! Zobaczcie. Fantastyczny byłem. A wezmę sobie... Płomienie. I iskry. Wracamy do mojego ulubionego komba. Może rączki zamieniłem, chyba zdaje się trochę krwawie, co? Dziwne. Przecież nawet mnie nie zranił. No i wchodzimy do świątyni w Czarnogłazie. Po złoty szpon. Czy magowie się skradają? Strasznie wolno, pamiętam, wojownikiem się skradało, zresztą te kary jeszcze za no, wynikające z ciężkiego pancerza do tego skradania, jakieś, no, jakoś kompletnie mnie to nie urzekło. I się nie skradałem, nie rozwijałem w ogóle tej umiejętności grając fighterem. No i okazało się, że to nie było jakoś specjalnie potrzebne. Chcę dostać swoją część pieniędzy za szpon. Zamknij się i wypatruj kłopotów. Kłopoty to ja. Awans! Mamy awans na poziom. Uch ty. Strajk między strzałami, unik. Chyba nie trafiła. To się dla niej marnie kończy. Yes! Oh, yes! Aha. Czym się to myszką się obracało? A, no dobra. Granat, mikstura kondycji, sztabka żelaza i tak. Żelazo jest potrzebne do kowalstwa, między innymi. Z tego co pamiętam, udziec złoto, dobra. No i lecimy dalej. Szybkość ta mana regeneruje, chyba nie powinno być jakichś większych problemów. No. I tak jak widać, można sobie tutaj w klasycznym stylu, klasycznego. Co to było? O, będę się zgacza, pewnie. Aha, awansować miałem przecież, no tak. No i tak, jak się awansuje na poziom, i zawsze jest takie zasadnicze pytanie, czy można, my chcemy rozwijać zdrowie, magię, czy kondycję. Powiem uczciwie, że nie znalazłem czegoś takiego w grze, jak respec. Czyli nie można tych punktów przepisać od nowa. Jak się tutaj coś zainwestuje, to niestety jesteśmy na to skazani, na dobre i na złe. Natomiast przyjemne jest to, że nie ma tak zwanych złych wyborów, czyli wszystkie te rzeczy tutaj się w tej grze przydają.
Na początek pamiętam, że kondycja miała znaczenie, ale miała znaczenie dla wojownika, z tego względu, że się szybko męczył, wyprowadzając mocniejsze ciosy. Więc tym razem dla odmiany zainwestujemy w magię. Oprócz tego mamy jeden punkt do rozwinięcia. No i zdecydowanie zainwestujemy w rozwinięcie naszych umiejętności bojowych z zakresu szkoły czarów zniszczenia. Na poziomie nowicjążkim za połowę kosztu. Tak. To powinno nam przede wszystkim rozwiązać problem z maną. To oznacza, że zamiast dwóch przeciwników, to teraz będę w stanie usmażyć czterech. Taką mam przynajmniej nadzieję. A tak. Po takich dłuższych jakichś pogadankach warto zapisać sobie. No i lecimy. To jest taki klasyk RPG-owy, tak. Mamy każdą skrzynkę, jakieś tam liniane szmaty, masę, tonę bzdetów. Słuchajcie, tu można zabrać wszystko ludziom. Talerze, sztućce drewniane. Nikt go nie chce kupić, natomiast możemy wozić cały taki ekwipunek. Następny zawodnik. I zbierać po prostu, jak ktoś kocha zbieractwo w grach, to po prostu jest... O, to jest taki miły pan, który się przekonał właśnie, że... Mak dobrze się ukrywa w tych szmatkach. Że te drzwi, jak się otwieramy, on nas miał ostrzec, że otwarcie tych drzwi, że nie jest aż takim prostym zajęciem. A więc wiadomo, pociągamy zawojkę, lecą zatrute strzałki, którymi też troszeczkę oberwaliśmy. No i co tu zrobić? Otóż tak. Na ścianie mamy symbol węża, dziurę i delfinka. Oraz tutaj leży odłupany kawałek węża. A tutaj mamy takie trzy pokrętła. No to sobie ustawiamy. Wąż. Wąż. O. Delfin. No to mamy dokładnie to, co tam narysowane. Uwierzcie mi, na to wcale nie jest tak łatwo było wpaść, jak to się wydaje teraz takie oczywiste. Ciągniemy za wajchę i voila, otwiera nam się. I człowiek sobie myśli, kurde, ale fajnie to zrobili, nie? Jaki ekstra zaplanowany quest taki, gdzie człowiek naprawdę jest dumny z tego, że... no... że na to wpadł. I ta gra... Czytaj, złodziej. Kradzież. To prawda, chcemy być magiem, ale... ale może nam się przyda. I tak sobie człowiek myśli, kurczę, już ta gra mnie coraz bardziej kupuje, nie? Ale kupiła mnie tak... O, dobra, chłopaki, dajcie nie podniecać, głupie szczury. Jeszcze pali się i walczy i gryzie. Szukaj, jak akurat zjeżdża po schodach. Ta gra jest pełna takich śmiesznych błędów. Żyje. Mana ładnie. Ładnie się regeneruje z wuj kuli ognistej, tak, weźmiemy sobie. Czy ktoś tu idzie? To ty, Harknir? Bjorn? Soling? No to sobie zapiszę, bo doczeka mnie mała niespodzianka. Okej, okay, paliliśmy trochę. Nie, tylko nie znowu to pomocy. No i mamy naszego pierwszego przeciwnika. Dobra, dobra, wycofać się. Poszło nieźle. Wojownikiem jest dużo trudniej. A, zabij to, zabij! Zostaw tego gościa. Fantastycznie. Poszło niesamowicie łatwo. Na pomoc, jeśli ktoś...
teraz mamy tutaj przemiłego pana. Ej, ty tam! Który miał stać się właśnie pożywieniem dla tego pajączka. Posłuchajcie teraz tego. Nie teraz, zanim pojawi się coś nowego. Gadaj, gdzie jest mój szpon? Tak, szpon. Wiem, jak to działa. Szpon oznaczenia wrota w komnacie opowieści. Teraz już mi wszystko do siebie pasuje. Uwolnij mnie, to ci pokażę. Nie uwierzysz, jaką potęgę chowają tu Nordowie. A czy ja wyglądam, jakbym mógł się ruszyć? Najpierw mnie uwolnij. Cwaniaczek, nie? No to uwolnimy go. Uwolnimy go. Może ja nie będę go przypalał. Ale to dobrze. Już prawie. Czuję to. No i teraz kolega, nie mniej, nie więcej, tylko... Rusz głową. Po cóż miałbym z kimkolwiek dzielić się skarbem? Tylko daję nogi za pas. I kolejna zaskoczka, nie? Kurde, tak jeszcze nigdy nie było. Natomiast facet ma pewien problem sam ze sobą. To możemy, tak w początku ja nie wiedziałem, czy ten. Czy mu pomagać, czy nie. No bo... Mówię, może chodzi o to, żeby przeżył, nie? Wiecie. Zabijemy tu NPC-a, ale no, tymczasem on nie ogarnął, a szkoda. Mamy złoty szpon. Mamy dziennik. Tu nie biorę żadnych tam pierdół. Zdety to są same. Tylko się można przeciążyć postać, którą mamy i będzie z tym problem. No i teraz tak, ja sobie zapiszę, żeby nie było. Teraz spotka mnie jakaś przykra niespodzianka i zobaczcie. Poprzednim razem udało mi się spowodować, że ten Arwer szybki wbiegł w tą pułapkę i nadepnął o to, ten właśnie kółeczko. O, tu są takie fajne obrotowe drzwi. Udało się, pokażę, co chodzi. To możecie sobie wyobrazić, co się dzieje, jak się na to nadepnie, więc sobie to omijemy. I patrzysz i mówisz, kurde, ja cię daję. Znowu fantastyczny pomysł. To, że pójdę wstają, to jest akurat tam standard. Nie będziemy się nad nimi rozwodzić. A to, że wstaje ich więcej, to już może nie jest. Jeszcze jeden. O, właśnie może safe się przydać. Pradawny morski topór. No weźmy sobie. Nie wiem, jak z tą maną będzie. Mączka, złoto, morska strzała. Ja bym sobie przypisał ten pradawny do ulubionych, żeby mieć to pod ręką. Znów sobie zapiszemy. Gdzieś tam jest jakimś klawiszem ten szybki zapis, teraz nie chcę tego sprawdzać, bo znowu się fraps wyłączy i co. I hop. Tak, wiem, że nie zostało mi wiele zdrowia. To mnie wcale nie cieszy. Mam co prawda mikstury. Aha, jakie mikstury leczące, człowieku. Ja tu oszczędzam miksturę, a przecież ja jestem jedynym słusznym magiem. No. Co za łojzy mi. Iskry, płomienie. I wracamy do naszej ulubionej kombinacji. Skrat, skrat. Tak. Było miło poznać. W międzyczasie sobie awansujemy. Chcemy więcej magii. No i mamy już to. To już mamy. Tego nie możemy
Zniszczenie obu rącz, co powoduje? Rzucanie czarów silniejszym. Wymaga 20, na ten zobaczymy, co jeszcze mógł mieć. Nie tu, nie, żadne przywołanie, tylko zniszczenie. Co mamy? Czary mrozu. Tylko, że jestem jeszcze za słaby. To właśnie widać. Jak się rzuca czary, czy używa danej umiejętności, to rośnie nam wskaźnik tej umiejętności. No ja zniszczenia mam na 24. I te umiejętności dopiero pozwalają nam przełamać się na poziom kupić daną cechę. Czyli na przykład nie można stać się kowalem, nie trenując kowalstwa, mimo awansów na poziom. Ha, fajnie to wymyślili, nie? Normalnie szacun. Ale tu mamy coś, rzucenie czarów. Pytanie, czy to tylko będzie działało. Będzie działało dla dwóch różnych czarów, jeżeli obu rąk będę je rzucał, czy tylko dla jednego. Ale się o tym przekonamy dopiero za chwilę. Przedmioty. Mam nadzieję, że wykazałem się refleksem. Premia do zdrowia. Pomniejszej magii. Magii chyba nie ten. I byśmy się teraz podleczyli. Nie, znowu się klawisze pomyliły. Lewo, prawo, dobra. Bawimy się w Darka Vadera. Mało efektownie. Mam nadzieję, że efektywnie, że ten prąd chyba na marlaków nie działa tak, jak bym sobie tego życzył, więc przejdziemy do jedynej słusznej opcji. Czyli kuli ognia, w obydwu kuli ognia. Czarów opartych o ognie, na ogniu. Czy ja tu już byłem, czy nie? Czy ja w dobrą stronę poszedłem? Chyba w dobrą, bo tu mnie nie było. A, jest kolejny zawodnik, który chce przekonać, że miecz przeciwko. Biegaj, biegaj. Co tam masz w skrzynce? Rzemieniowy hełm. Klejnoty. W klejnotach dusz opowiem inny raz. Jest to składnik. Znaczy, dobra, to powiem teraz. Wojownikiem przyznam uczciwie, że nigdy ich nie używałem, tych kamieni dusz. Cała zabawa polega na tym, że mamy bronie, które pozwalają łapać duszę właśnie w takie klejnoty. I jak pokonamy przeciwnika i mamy odpowiedni klejnot przy sobie, który jest pusty, to można sobie tam duszę do niego złapać, co się z kolei przydaje. Chyba bodajże jako składnik alchemiczny. Mogę kłamać teraz. A, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Tam ktoś napisał, że ten... że postaci w tej grze chyba niekoniecznie wybiera się, patrząc na to, czy tworząc postać, czy buźka jest ładna, czy nie, tylko warto zainwestować w cechy tego zawodnika i są lepsze opcje dla maga. Przyznam uczciwie, że faktycznie na to kompletnie nie zwróciłem uwagi. Natomiast ja lubię grać, każdy z tą chyba lubi grać postaciami, którymi, na które no, czuję jakiś sentyment. Ten dziadek właśnie, który tu biega, mimo że jego zarostu teraz nie widać, jak gdyby klimat, jaki się w tym momencie zrobił, bardzo mi się podoba. Dobra, nie wiem, czy ja zapisywałem, czy nie zapisywałem. Zdaje się, że nie ogarnę.
zejdziemy sobie na chwilę na dół, poznajdźkę. To nie jest ta znajdźka. To chyba też nie. To było coś ciekawszego, jak pamiętam, jeśli dobrze pamiętam. A może i nie. Wracamy. Jedyną słuszną ścieżkę. No. Tak w ogóle to mamy ten szpon, który nam niby chodziło, no ale jak za pierwszym razem w to grałem, to postanowiłem wyeksplorować te jaskinie do końca, tym bardziej, że to jest taka przyjemna. Ja w ogóle myślałem, że jak gdyby nie spotka mnie tu już żadna kompletnie niespodzianka. Myślałem, że ten pajączek jest głównym bossem, jakiego można spotkać. A tu tak naprawdę przygoda się dopiero rozkręca. O, ten jest trochę bardziej wytrzymały z tego, co pamiętam. Całą manę mi zeżar. Czy to coś w ogóle jest? O, wytrych się zepsuł. Trochę tych wytrychów mam jeszcze. A nic ginie. Co za meta? Jest. W końcu trafiłem. Wcale nie było warto. Łyczek kawy w czasie wczytywania. I leziemy dalej. A, to są lniane szmaty, znów jakieś pierdoły, które można wziąć. Jednak mi zahaczył jakiś toporeczek. Gdzie wstajesz tu? Nie ma. Ale was tam więcej jest. Biegnie, leci, pędzi następny. Spokojnie, powoli, bo mi się mana musi regenerować. Nie, pudło. Jesteś chyba ostatni. Trafił mnie. W takim ostatnim, agonalnym ujęciu. A łuk drogi, lekki, można sprzedać. Toporeczków nie bierzemy więcej. Zdaje się jeszcze, postępując jako złodziej, można o takie właśnie przyjemne rzeczy zestrzeliwać. Można było zrobić im strzały, tych ścianę ognia. No cóż. A, sobie maszynki, tak. Zresztą sobie zasymulujmy coś, czego nie zrobiłem. Myśmy się tutaj skradli ładnie. I właśnie jest też fajne, że dla każdej postaci, czy dla złodzieja, czy dla wojownika, a druga... To mam potężny czar w tej drugiej ręce. Mylne są te znaczenia, bo jak klikam lewym, to on pisze, że do prawej ręki, lewym przyciskiem myszy, to on pisze, że do prawej ręki przypisał czar. No, ale to kwestia przyzwyczajenia. Mamy coś. Weź, mimo że ja jestem Nordem i mam już w standardzie odporność na zimno, to może nam się to jeszcze przydać. Ciebie tu już przeszukałem, zdaje się, więc drugi raz tego nie będę robił. Coś tu jest. No i tutaj właśnie jest kolejna zagadka, która jest dużo trudniejsza. Znaczy kombinacji jest tak niewiele, że można sobie poprzekręcać
poprzekręcać te pokrętła właśnie w ciach w dowolnym momencie. Użyj dziurki od klucza i ten szpon tu pasuje, prawda, niby. No ale oczywiście nie otwiera. No, no więc co należy z tym zrobić? Tak człowiek zastanawia się, jaka ta kombinacja może być. A tymczasem... klucze? Nie. Złoty szpon. Zobaczcie, on tutaj... Możemy go sobie obejrzeć, ma takie trzy symbole. Jakoś to można chyba przybliżyć, ale można. O, będzie lepiej widać. Ma niedźwiadka, motylka, czy jakąś ważkę i sowę. No i w tym momencie wszystko już wiadomo, prawda? Niedźwiadek, motylek i się. Co tam było trzecie? Sowa. I się wrota woła, stają tworem. I znowuż opad kopany. Jaka przemyślana i fantastyczna zagadka. Do tego wcale nie łatwa. Mimo, że ten nieszczęśnik tam owinięty w bandaże przez naszego pajączka, który też niestety miał się niewątpliwą przyjemność spotkać z nami, padł. Wróć. Ten nieszczęśnik w tej pajęczynie nas mógł naprowadzić w ogóle, o co chodzi z tym szponem, to jednak była to jedyna podpowiedź i no cóż, przed tymi drzwiami chwilę, nie powiem, spędziłem, zanim się otworzyły. No i tutaj, prawda, od razu widać, że spotkamy się z kimś. Najpierw kolejna niespodzianka. Wchodzimy sobie taki do ściany. Dopiero w tym momencie quest jest, że tak powiem, zaliczony tak poprawnie. Poznaliśmy jedno ze smoczych słów i co? I z tym się wiąże tak naprawdę główny wątek fabularny też. Ale zanim coś więcej opowiem, to tu jeszcze jest, o właśnie, taki przemiły pan, który też używa jakiś. Ginżesz. O, many nie ma, on jeszcze stoi. No, zdaje się, że to jest koniec. Okej. Smoczy kamień. Drogie sprzedamy. Kostur furii, coś dla mnie. Wypróbujemy na pewno. Buty odporności na ogień. Przydadzą się. Te są, można sprzedać, są lekkie te buty. Klejnoci duszy, szmaty nas nie interesują. No. Także przyznacie, że jest to, była to całkiem fajny quest. No i teraz do czego zmierzam? To jest w 100% typowy, poboczny quest Skyrima. O! I to odkrycie było dla mnie najbardziej szokujące. Tu można spotkać tyle fantastycznych, tak dobrze zaplanowanych questów, że po prostu no, w szoku byłem. Są setki godzin na takich oto przyjemności. To też łatwo i szybko odkrywamy, to że wyjście z każdej jaskini jest w pewien sekretny sposób na końcu zawsze umieszczone, żeby nie trzeba było wracać przez całą tą wcześniejszą wycieczkę. To też jest miłe, nie? No i jesteśmy. Teraz sobie użyjemy szybkiego podróżowania. Szybkiej podróży, szybkiej, tak. Miejsca, w których już byliśmy, można się przemieszczać. Tak powiem, ekspresem, nie musząc biegać pomiędzy poszczególnymi lokacjami.
Na szczęście mamy dzień, co też jest miłe. Czy ty jesteś... Nie. Rzeczna puszcza nie jest taka zła, jak na wioskę Nordów. No właśnie, i możemy... To jest ten miły pan, którego, tak powiem, nie... któremu pomogliśmy zdobyć względy Doceniam Kamili. Doceniam pomoc. Weź to, proszę. Nieco złota, które odłożyłem podczas pracy w tartaku. No, miłe zakończenie. Pokażę ci, co potrafię. Zakończenie questa, jeszcze dodatkowo. No właśnie, możemy też płacić za to, żeby podnosić nasze umiejętności. Czyli jak nie chce nam się... Nie chce nam się, że tak powiem, ćwiczyć danej umiejętności, czyli strzelać z łuku, żeby móc wykupować kolejne umiejętności wraz z awansem na poziom, to tu i ówdzie są rozsiani trenerzy, którzy za kasę, zobaczcie, to nie jest stale tanie, tak, podniosą nam o jedno oczko. 200 sztuk złota. Trzeba mieć trochę szmalu, żeby tak powiem. Mm-hmm. Ty, zaraz, zaraz. Wprowadź. Mam pomagiera. Szora, czego chcesz? No, będziesz moim tankiem. Ha! Kobieto, na pewno nie wrócisz żywy do... Na pewno nie wrócisz żywy do domu. Gdybym o tym wiedział wcześniej, poszlibyśmy razem do jaskini. Też tak było prosto. Całuj na drogę swoją kochankę. Naucz tych słodziei, że od Lucana Valeriusa kraść nie wolno. Im szybciej znajdziesz szpon, tym szybciej nasze życia wrócą do normy. No to oddawajmy mu dawaj nagrodę. Udało ci się to znaleźć? Jest! Dziwne! Zdaje się być mniejsze. Dziwne, co? Odłożę na miejsce. Nigdy tego nie zapomnę. Wiele ci z siostrą zawdzięczamy. O złoty szpon. Spore, nie? Jak na... Ten... Nareszcie szpon jest tam, gdzie powinien być. To dla nas bardzo ważne. Dziękuję. Ucałuj kolegę. Dziękuję za zajęcie się problemem złodziei. Kupiec Rzecznej Puszczy znów działa jak kiedyś. No i w tej miłej atmosferze żegnamy się na dzień dzisiejszy ze światem Skyrim. Zapraszam na kolejną część mojego filmów z tego, z tej giery. A jednocześnie ten... Podążę w nim na pewno za głównym wątkiem fabularnym, czyli udam się do pięknego miejsca. Mapa świata poprosiłbym, L. Do Białej Grani, gdzie będzie czekało na nas miejscowy Jarl, który zleci nam kolejną arcyciekawą i szokującą misję. No to cześć, tymczasem pa, do zobaczenia. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.